Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szybson i jesteśmy dzisiaj oczywiście w mojej chawirce. Nie wiem dlaczego tutaj dalej jest ten obraz magika, ale już nie chcę tutaj jest w ogóle. Teraz tak na niego zwrócił uwagę. Mimo że ja tu przychodzę, tylko zaczynam odcinki tak naprawdę, bo ja tutaj za bardzo w tym moim pomieszczeniu nie przebywam. Ale widzowie, witam was bardzo serdecznie na kolejnym, prawda, cudownym materiale. Ja wam powiem, że czuję się wybitnie. Dzisiaj jest akurat, jak to nagrywam, jest sobota. Nagrywam już to, troszkę spóźniony jestem, ponieważ muszę na szybko nagrać materiał z tego powodu, że nie miałem czasu przez ostatnie 3 dni, bo byłem na wyjeździe na, prawda, na nagrywkach. Na pewnych nagrywkach z takim ciekawych. Co prawda nie moich, tylko nagrywkach Paliona. Ale nagrywaliśmy teledysk do Zielone 2, więc, znaczy, Boże, Zielone 2, do Ale 2, więc mam nadzieję, że za niedługo będziecie oglądać u Pawła, bo naprawdę potężna produkcja się tam szykuje, ale to nie jest najważniejsze w dzisiejszym dniu, ponieważ dzisiaj najważniejsze jest to, że dostałem pewną wiadomość od magika. W sensie, nie wiem jeszcze dokładnie jaką, ponieważ schodzę sobie tutaj na dół, patrzę, pyk. Siema, tu magik, idź do banku, coś tam dla ciebie przygotowałem. Tyle, to jest koniec informacji, nie mam nic więcej, nie wiem o co chodzi totalnie. Ale będziemy musieli się nad tym pochylić. Zanim to jednak, to ja pójdę do naszego kochanego social boxa, ponieważ tutaj, jak widzicie pięknie, liczone są subskrypcje. A ja w tym momencie sprawdzę, czy te subskrypcje są liczone na bieżąco, bo mi się wydaje, że mogą nie być. Uwaga, Szczypson plus 128 tysięcy subskrypcji. Jest wszystko, że tak powiem, tak jak ma być, aczkolwiek zbliżamy się do 129 tysięcy, więc za to wam dziękuję bardzo. Możecie zasubskrybować kanał i wtedy szybciej może to wbijemy. A drugi kanał, czyli Szczypson, to jest 259,500, czyli, znaczy przecinek, 259,500, więc brakuje nam jeszcze 500, żeby mieć 260, więc też możecie zasubskrybować, żeby jak najszybciej to wbiło. A jeśli chodzi o Instagrama, no to też się chyba za wiele nie zmieniło, ponieważ mam 75200, czyli 200 obserwujących przyszło. Dziękuję wam bardzo za to, wbijajcie, obserwujcie i bądźcie na bieżąco. Wbijajcie też do mojej siostry, do Dave'a i do rodzeństwa od Dave'a również. No i co najważniejsze, wbijajcie na serwer kidowice.pl, ponieważ na tym trybie, na tym serwerze są różne fajne tryby, na których możecie sobie grać. A ja za niedługo kolejny odcinek na mój kanał Szczypson nagram sobie z tamtego trybu, zobaczymy. Pewnie z One Blocka nagram, bo tam muszę troszkę podziałać. Muszę troszkę pootwierać, prawda, Mystery Boxu, więc wbijajcie, jak chcecie zobaczyć wielki opening Mystery Boxów. No a dzisiaj zajmijmy się tym, co mamy do zrobienia, czyli magik dał mi informację, że mamy pójść do banku, więc idźmy w takim razie. Pójdźmy do tego banku, zobaczmy o co dokładnie chodzi, co on tam dla mnie takiego przygotował. No bo, szczerze mówiąc, nie wiem co, a ja z nim się też nie słyszałem kilka dni teraz w sumie. Jak ja byłem na nagrywaniu tego teledysku, to ja nie widziałem się w ogóle z magikiem, nie widziałem się z nikim. Nie wiem totalnie o co chodzi, muszę się tutaj wciągnąć znowu w ten klimat, bo dla was się nic nie zmieniło, dla was filmy codziennie, ale dla mnie od 3 dni nie robiłem nic tutaj na Kidowicach, więc mogło się tutaj, prawda, co nieco pozmieniać. Dobra, jesteśmy pod bankiem, zobaczmy w takim razie, co takiego przygotował dla mnie magik. Jestem mega ciekaw, szczerze mówiąc. Dobra, wchodzimy do środka i teraz tak, co on tu przygotował, czy tu my coś mamy? Halo? Co on takiego przygotował? W skrzynce? Nie, może na dole coś przygotował. Dobra, pójdźmy na dół i zobaczę, jeszcze to sprawdzę, to miejsce. Sprawdźmy tutaj, czy on coś tutaj przygotował. Halo, halo, czy coś tu jest przygotowane? Ej, dobra, ty nie masz tych informacji. No co chodzi? To co on takiego przygotował? Czy tu się nic nie zmieniło? Halo! Dobra, może zejdziemy na dół. Dobra, zejdźmy na dół i zobaczmy w takim razie nasze sejfy. Może przy sejfach coś się zmieniło? Nie wiem, nie wiem, ale powiedział, że w banku. Jakby powiedział, że jakby chodziło o sejfy, to by chyba powiedział, że sejfy. No dobra, nieważne. Sprawdźmy, żebyśmy wiedzieli, że na pewno tutaj to nie jest to. Czy tu jest naprawione to? To jest dalej niezamurowane. Dobra, tup, tu, siukio. Dlaczego on tego dalej nie zamurował? Nie wiem, nie wiem, nie rozumiem. Dobra, jesteśmy przy sejfach i tu też nic nie zmieniło. Halo, czekajcie, wejdźmy do mojego sejfu. Może tu coś zrobił magik, ale on tu nie ma wstępu. Tu są te obrazy, które mieliśmy. I są dalej wszystkie przygotowane, więc tutaj nic nie zrobił. O co chodzi? Ej, dobra, co on tu takiego zrobił? Bo on mówi, że coś przygotował, a póki co nie widzę totalnie nic. Dobra, czekajcie, wyjdźmy stąd i pójdźmy jeszcze raz na górę poczekać. Może coś pominąłem, ale... Ale wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie pominąłem nic. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Ale ciekawe, co mógł przygotować magik w banku. Może wtedy mnie to jakoś naprowadzi, gdzie mam tego szukać. Aczkolwiek myślałem, że to będzie łatwiejsze do znalezienia. Dobra, przejdźmy się tutaj i zobaczmy na samą górę jeszcze raz. Jeszcze raz od początku. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tu nic, tu nic. O, dobra, tu jest. Dobra, dobra, czekajcie, czekajcie. Nie zwróciłem uwagi na to totalnie. Od magika, to ci się spodoba. No dobra, książka. Przeczytajmy w takim razie. Siema, wyruszyłem na poszukiwania nowych obrazów i udało mi się sprowadzić na Kidowice bardzo cenny obraz, dama z gronostajem. Coś mi to mówi. Jakbym już to gdzieś kiedyś słyszał. Zarobimy na nim bardzo dużo, ukryłem go w banku, drzwi, które go zabezpieczają, są na kod 5542. Możesz zobaczyć go, a ja niebawem wrócę z kolejnymi zdobyczami. Pilnuj tego obrazu.
Dobra, ale gdzie, jakie drzwi pilnują? Czekajcie, 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 czekajcie. Drzwi na kod, czyli tutaj nie, tam nie ma kodu. Tutaj też nie, bo to są drzwi na kartę. Kurczę, o co chodzi? Czekajcie, tam jest jakaś skrzynka, ale to się otwiera na tą kartę. No nie, no to nie tutaj. Dobra, czekajcie, że sprawdzę po drugiej stronie, bo... Bo żeby mieć pewność na pewno, że nie, bo tutaj tego nie sprawdzałem. O, czekajcie, tu coś jest. O, dobra, co? Nie! Dobra, jaki to był kod? 5542. 5542. Yo! Dobra, to jest... Dobra, to się nazywa też... Dobra, czyli to jest inna nazwa na ten obraz, ale ja znam ten obraz pod nazwą Dama z łasiczką. Dobrze to mówię, tak? Chyba tak się nazywa ten obraz, nie? Dobra, czyli ten... Dobra, czyli to się nazywa Dama z łasiczką, to jest też Dama z... Kurczę, naprawdę tak jest? Czekajcie. Dama z gronostajem. Wpiszmy sobie na przeglądarce, wpisałem i faktycznie jest. Dobra, i teraz... I wszędzie pisze... A nie, jest też Dama z łasiczką, pisze. I czekajcie, napiszę Dama z łasiczką, to jest to samo? Dobra, to jest ten sam obraz, Dobra, musiałem to sprawdzić, bo nie wierzyłem. Dobra, czyli to jest ten sam obraz. To ma dwie nazwy dziwne. Dobra, nieważne, ale fajnie. Ej, dobra, ten obraz naprawdę jest cenny. No nie dziwię się, że Magik go tak zabezpieczył, nie? Dobra, tylko gdzie my to... Dobra, trzeba tą galerię sztuki zbudować. A ja nie mam pomysłu na tą galerię sztuki, widzowie, powiem wam szczerze, że totalnie nie wiem, jak mamy to zrobić. Ale obraz jest naprawdę mocny. Dobrze, że go tak zabezpieczył w sumie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Dobra, wyjdźmy stąd i ogarnijmy w takim razie tak. Może trzeba sobie zacząć robić stronę tej galerii sztuki jakoś, bo naprawdę przydałaby się ona. I wydaje mi się, że dobrym miejscem jest na pewno tutaj gdzieś to zrobić. Tylko ja totalnie nie mam wizji na to muzeum. Ja nie wiem, jak może wyglądać muzeum. Szczerze mówiąc, ten bank wygląda trochę jak muzeum, nie? I po prostu nie za bardzo wiem, bo właśnie jak sobie wyobrażam muzeum, to widzę go tak. Nie chcę budować drugiego takiego samego budynku. Trzeba by było zbudować coś innego, tylko totalnie nie mam pojęcia co. I nie wiem totalnie, jak to zrobić. Jak macie jakiś pomysł, możecie dać znać w komentarzach. Ale dobra, zastanówmy się tak. Dobra, może, dobra, czekajcie. Sprawdźmy, mam lepszy pomysł, sprawdźmy sobie na YouTubie. Uwaga, sprawdzamy na YouTubie. Ja wam tutaj daję, żebyście widzieli sobie YouTuba. Dobra, i spróbujmy znaleźć tutaj jakąś inspirację co do właśnie muzeum. Czy jest tutaj jakiś tutorial, jak zbudować muzeum? Halo, bo by się nam przydał jakiś, tylko widzę, że tutaj totalnie nie ma żadnych takich. O dobra, no i widzicie, to jest to właśnie, że na tak właśnie sobie wyobrażam muzeum. Nie, no nie wiem, jak zbudować inaczej muzeum, szczerze powiem wam. Nie mam pojęcia, ale trzeba coś myśleć innego, nie może to być to samo. Ajajaj, ciężka sytuacja, widzowie, ciężka sytuacja. No muzeum i nie ma żadnych... O, może takie coś? Ale to jest duże. To jest duże. Chyba za duże nawet bym powiedział. Albo tak, nie, to w zasadzie nie wygląda fajnie. To wygląda tak zbyt nudno. Trzeba znaleźć jakieś muzeum. Kurczę, no mega ciężko, szczerze mówiąc. Myślałem, że coś tutaj znajdę, okazuje się, że nic tutaj nie ma. Dobra, widzowie, znalazłem pewną opcję. Na przykład jakby tak wyglądało to muzeum. Widzicie to? To jest chyba git, co? Takie coś by mogło wyglądać całkiem spoko. Oczywiście tutaj macie, z jakiego kanału to jest. Będziemy się inspirować, bo ja jestem w budowaniu taki, że wiecie, coś nie coś potrafię, ale jednak nie aż tak dużo, nie? Więc wydaje mi się, że jakbyśmy zbudowali coś w tym stylu, wiadomo, nie identyczne, tylko coś w tym stylu, to by to wyglądało naprawdę spoko. Myślę, że to jest git pomysł. Zróbmy może coś takiego. To będzie też chyba dosyć prosty budynek do zbudowania. No dobra, widzowie, czyli potrzebujemy masę budulca i powiem wam szczerze, że z tym może być duży problem, bo ja bym tego nie chciał budować raczej z piasku, tak mi się wydaje, bo piaskowy muzeum... Chociaż nie byłoby ono takie złe, mi się wydaje. Czekajcie, muszę się zastanowić, muszę tak, wylecieć sobie tutaj na górę i zobaczyć, z jakich bloków my jeszcze nie zbudowaliśmy czegoś. Mamy tak, mamy ten beton mamy. Mamy tam wykorzystany kwarc. Mamy wykorzystane, no głównie w sumie... Co to było? To tak spadło na dół tutaj coś z góry. Głównie wykorzystujemy w sumie beton, no to jest na takie najfajniejsze do budowania tak naprawdę. W sumie, no w sumie piasku nie użyliśmy za dużo, jakbyśmy zrobili takiego z takiego piasku. W sumie nigdzie nie piasku nie użyliśmy, jak tak teraz patrzę, nigdzie nie ma. Ej, no to piaskowe zrobimy, dobra, czyli robimy to z piasku i tak faktycznie. Bo faktycznie nie użyliśmy piasku nigdy tutaj, a można by było coś takiego zrobić. A nie, tu jest użyte trochę piasku, ale to niewiele, to jest tylko podstawa. Dobra, czyli krótko mówiąc potrzebujemy ogromną ilość piasku. Na to wychodzi. Czyli krótko mówiąc potrzebujemy zenchantowaną łopatę najlepiej. Dobra, czyli musimy zrobić łopatę, bo ja nie mam łopaty, przysięgam, nie mam łopaty, nie? W ogóle nie mam nawet levela, żeby sobie zenchantować taką łopatę. A przydałaby się zrobić w końcu jakąś taką porządną diamentową łopatę. Czy ja mam jakieś diamenty? Mam. Weźmy diamenta, weźmy sobie patyki. Gdzie są patyki? Halo, patyki. Nie mam patyków? No nie, no to ja jestem najbiedniejszy. Ja jestem mega biedny.
No widzicie, nie ma patyków nigdzie. Nie, to jest żart. To jest przecież żart. Dobra, no nie mam patyków. Dobra, musimy w takim razie ogarnąć sobie te patyki, ale no nie, no gdzieś tu muszą być jakieś. Dobra, są. A ja miałem w ekwipunku, dobra, nieważne, ślepy byłem. Dobra, robimy tak, tak. Diamenty też miałem w ekwipunku? Nieważne. Dobra, musimy, widzowie, polecieć sobie stąd i znaleźć gdzieś w okolicy jak najwięcej piasku. Czy my tu gdzieś mamy pustynię? Ja nie wiem. Szczerze nie kojarzę nigdzie pustyni tutaj w okolicy. I wydaje mi się, że pod tym względem mamy problem. No tu jest zima, więc tutaj może być ciężko, ale polecę w tamtą stronę, bo coś mi się kojarzy, że kiedyś gdzieś tam coś było. Ale jak daleko, to ja totalnie nie wiem, szczerze. I obawiam się, że może się skończyć tak, że... Może po prostu nic tu nie będzie. A to będzie mi smutno wtedy. Ale dobra, zobaczymy. Przelećmy kawałek tutaj w tą stronę i może znajdziemy gdzieś jakąś pustynię. Mamy póki co lasy. Póki co tylko lasy. Jest zima na prawo. Czy może się zrespić biom zimowy obok biomu piaskowego? Chyba nie. Więc... Dobra, jeszcze mi się elytra skończyła. Czai się tego pecha? Ja nie wiem, no przecież teraz będę z buta wracał ten kawałek, nie. Nie, widzowie, to jest tragedia. Nie, no dobra, no słuchajcie, no ja muszę się nad tym troszkę pozastanawiać. Dzisiaj krótszy materiał, bo ja muszę dzisiaj polecieć szybko. Jeszcze kilka rzeczy mam dzisiaj do załatwienia, więc szybki materiał zrobiłem. Jutro się zastanowimy nad tym muzeum, żeby je zbudować i je po prostu zbudujemy. No a na dzień dzisiejszy plany jakieś tam mamy. Wiemy, że mamy bardzo drogi obraz, więc jesteśmy na plus. No i ja teraz mam bardzo długą drogę do domu, żeby naprawić moją elytrę.